Czyli w filozofii rozstrzyga się niejako kształt ducha. I właśnie w ramach tych różnych ruchów ideologicznych, takich jak niemiecki idealizm i też marksizm i później leninizm, właśnie wypracowano właściwie taką główną strukturę tej problematyki, z którą my dzisiaj mamy do czynienia. A mianowicie chodzi tutaj o to, także w tej ideologii, o znalezienie odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania ludzkiego ducha. Jak na przykład pytanie o pochodzenie człowieka. I właśnie w ramach tej ideologii dąży się do pokazania, że tą praprzyczyną tego, co jest, czyli człowieka, zwierzęcia, rośliny, jest nicość. Że wszystko, co jest, jest sposobem, w jaki nicość jest. Czyli to znaczy, że wszystko, co jest, jest negatywne. I teraz, jeżeli porównamy ten sposób myślenia, który nazywamy gender czy neomarksizmem, to, drodzy Państwo, chodzi tutaj o to, że proszę zobaczyć, porównując na przykład do marksizmu, to w marksizmie jest jeszcze materia, z której coś powstaje. Czyli materia na drodze rozwoju artykułuje się jako na przykład roślina, jako zwierzę i jako człowiek. Ale to jest wszystko materia. Czyli dla Marksa i Engelsa, jeżeli pytano o to, co to jest na przykład człowiek, czy zwierzę, czy roślina, to Marks mógł odpowiedzieć, że to jest sposób, w jaki materia jest. Stąd też system marksistowsko-leninowski jest systemem materialistycznym, nie akceptującym istnienia żadnego ducha. Ale mimo wszystko jest to różnica do tego, co nam teraz oferuje gender ideologia, która tylko dlatego nie akceptuje rzeczywistości człowieka, na przykład to, że jest kobietą, czy że jest mężczyzną, właśnie z tych racji zasadniczych, że wychodzi od tego, co jest nicością. I teraz właśnie możemy się dziwić, drodzy Państwo, dlaczego ideologia gender koncentruje się na płciowości człowieka. Dlatego, że w szkole frankfurckiej, czyli w tym środowisku, które zadecydowało o tym, że ten marksizm-leninizm był dalej rozwijany, usiłowano udowodnić, że ta nicość, która się przejawia jako człowiek, że ona artykułuje się w człowieku jako popęd. Czyli przy pytaniu o to, kim jest człowiek, ta ideologia daje odpowiedź, że człowiek jest popędem seksualnym. Ale proszę zobaczyć, w odróżnieniu do choćby psychoanalizy Zygmunta Freuda, który tak samo twierdził, że istotą człowieka jest popęd, ale w psychoanalizie Zygmunta Freuda nie byłoby miejsca dla takich relacji, które nazywamy relacjami homoseksualnymi czy lesbijskimi. Czyli do relacji tej samej płci. Dlaczego?
Bo jednak Sigmund Freud, tak jak zresztą i Karl Marx czy Engels, oni dążyli do, mimo wszystko, uginali się przed prawami przyrody. A skoro przyroda czy materia artykułuje się jako kobieta i jako mężczyzna, to po prostu stwierdzono, że rzeczywiście relacje, jeśli chodzi o człowieka jako mężczyznę i kobietę, są relacjami pomiędzy kobietą i mężczyzną. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj w tej radykalizacji tej ideologii dąży się właśnie do wykazania, że nie ma żadnego ładu, bo skoro nicość przejawia się jako człowiek i to po prostu w nicości jako czymś, jako jakimś chaosie nie ma żadnego ładu, nie ma żadnego porządku. I w związku z tym też w relacji między człowiekiem a człowiekiem na płaszczyźnie płci nie można stwierdzić, że te relacje na płaszczyźnie płci powinny istnieć pomiędzy kobietą i mężczyzną. I właśnie, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, bez tego zrozumienia, że właśnie ta ideologia bazuje na nicości i sprowadza człowieka do popędliwości, czyli do płciowości, to właśnie zauważamy, że rzeczywiście to jest kardynalny błąd ideologiczny. Bo proszę zobaczyć, klasyczne rozumienie człowieka, czy też chrześcijańskie rozumienie człowieka polega na tym, że człowiek jest istotą duchowo-cielesną. I że człowiek posiada nieśmiertelną duszę i w niej rozum, pamięć, wolną wolę, czyli wspaniałe władze naszego ducha, które umożliwiają człowiekowi poznawanie świata, poznawanie samego siebie, łącznie z poznawaniem Boga. Więc także poznawanie rzeczywistości niewidzialnej. Człowiek posiada także ciało, które nie może być sprowadzone tylko do płciowości, bo ciało ludzkie jest czymś więcej niż tylko płciowością. Jakkolwiek jesteśmy kobietami lub mężczyznami. I dlatego też właśnie tutaj ta godność człowieka jako osoby jest skonstruowana na wzór osobowego Boga. I wtedy zauważmy, mamy wspaniałe rozumienie naszego życia, naszej bytowości, że rzeczywiście my nie jesteśmy produktami nicości. A zatem, jeżeli jesteśmy produktami nicości, co chce nam wmówić ideologia gender, to wtedy oczywiście, że jesteśmy jakąś formą tego, co nie istnieje. A przecież zarówno rozum ludzki, jak też i przede wszystkim nauka biblijna i kościelna, one nas wprowadzają w rzeczywistość człowieka w ten sposób, że ukazują nam człowieka jako obraz Boga, stworzonego na podobieństwo Boga, powołanego do nieśmiertelności, powołanego do tego, żeby być z Bogiem. Czyli proszę zobaczyć, że jakie to przepaści dzielą katolicki obraz Boga, czy katolicki obraz człowieka, czy katolicki obraz świata jako stworzenia Boga od ideologicznego obrazu, czy
nicości, proszę zobaczyć, że wtedy, jeżeli ktoś twierdzi, że z nicości się wszystko wyłania, to proszę zobaczyć, że wtedy, właściwie jeżeli pytamy, to jaką wartość ma człowiek, jaką wartość ma zwierzę, jaką wartość ma roślina, kwiaty, zioła, to wszystko. I zauważamy, drodzy Państwo, że jeżeli byśmy chcieli wszystko wyprowadzać z nicości, to właściwie rzeczywistość nie ma żadnej wartości. I my się, drodzy Państwo, dziwimy dzisiaj, że mamy do czynienia z taką negacją kobiety, mężczyzny, małżeństwa, rodziny, państwa, czy kościoła, czy wielkich ideałów. My się dziwimy, ale to wszystko ma swoje podłoże ideologiczne. To, co się dzisiaj dzieje właśnie w sferze duchowej, czyli w sferze właśnie naszych przekonań intelektualnych, dzisiaj właśnie tak dalece spłycone jest rozumienie świata. I dlatego też właśnie, proszę zobaczyć, czy jeśli weźmiemy naukę, to nie ma czegoś takiego jak prawda. Bo prawda może istnieć tylko wtedy, kiedy mielibyśmy z wspaniałą rzeczywistością do czynienia. Czy to rzeczywistością Boga, czy rzeczywistością człowieka, czy świata tego poniżej nas jako osób ludzkich. I wtedy dopiero właśnie widzielibyśmy te doskonałości, które tkwią we wszystkim, co jest. Nawet w tej materii nieożywionej. I tak jak tutaj przemieszczałem się, jak jest kawałek drogi zamkniętej, że nie można dojechać do celu. Więc trzeba szukać innej drogi. Ale proszę zobaczyć, nawet to, te kamienie, jaką służebną rolę spełniają kamienie, po których możemy się przemieszczać samochodami i szybko, a wystarczy, że tylko mały odcineczek drogi jest zamknięty, już po prostu nie można dotrzeć do celu, spotkać się z człowiekiem, z państwem, tak jak w moim przypadku. Więc właśnie widzimy, że wszystko, co jest, ma swoją wartość i ma swój sens i ma swoje miejsce w świecie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Więc dlatego też, drodzy Państwo, wydaje mi się, że to, co Państwo czynicie w ramach grupy inteligencji katolickiej, to jest szalenie ważne, żeby te pierwotne katolickie, przekazane nam przez praojców prawdy, żeby je dzisiaj także zachować. I w sobie, i dzielić się tymi prawdami z innymi. Bo, drodzy Państwo, jak coś jest raz poznane jako prawda, na przykład prawda o człowieku, jako istocie duchowej, cielesnej, osobowej, ta prawda nigdy nie może przeminąć. I dlatego też właśnie wydaje mi się, że jakkolwiek agresywną jest dzisiejsza ideologia gender, to powinniśmy, drodzy Państwo, trwać i dzielić się i świadczyć o starej i wciąż aktualnej prawdzie, że człowiek pochodzi od Boga, że jego życie jest bogatsze tylko od popędów czy słabości, że prowadzić możemy bogate życie duchowe. I że właśnie ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest właśnie współistnienie z Bogiem, ze wszystkimi aniołami i świętymi w Królestwie Niebieskim. I że to wszystko, co czynimy tutaj na ziemi, czy zajmujemy się gospodarką, czy zajmujemy się nauką, czy coś budujemy, czy tworzymy architekturę, czy budujemy drogi, czy zakładamy ogrody,
Czy troszczymy się o pole i las i wszystko? To, drodzy Państwo, to wszystko ma swoją wartość, swój sens. Nie mówiąc już o szacunku do człowieka, o szacunku do dziecka, do matki, ojca, czy do właśnie starszych pokoleń naszej rodziny ludzkiej, czy narodowej, czy w ogóle ogólnoludzkiej. Dlatego też, drodzy Państwo, wydaje mi się, że ta ideologia jakkolwiek posiada swoją negatywność i którą się dzisiaj tak promuje, proszę sobie wyobrazić, i Państwo zapewne lepiej wiecie ode mnie, jeżeli oglądacie cokolwiek dzisiaj w telewizji, czy w radio, czy w prasie. Proszę zobaczyć, jakie to jest dzisiaj wyzwanie ideologiczne dla narodu naszego katolickiego i dla Kościoła Świętego, dla kapłanów na przykład. Właśnie teraz wczoraj taka jedna mama młoda podarowała mi taki folder, dość taki gruby, który został wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I w tym folderze jest mowa o tym, o takich nowych horyzontach w edukacji. I właśnie te nowe horyzonty edukacji powinny wyartykułować i nauczyć dzieci i młodzież na wszystkich poziomach kształcenia, że płeć to jest produkt kultury, środowiska, że można sobie w dowolnym wieku zmieniać płeć, co jest z racji medycznych na przykład wykluczone, dlatego że jakkolwiek technicznie można dokonać zabiegów ingerencji w organizm kobiety czy mężczyzny, to jednak od strony istoty fizjologii, od strony istoty kodu genetycznego kobiety i mężczyzny, zmiana płci jest wykluczona, ponieważ de facto w kodzie genetycznym kobieta, nawet jeżeli dojdzie do właśnie, powiedzmy, tej przejścia w inną seksualność, to jednak kod genetyczny, układ chromozomów pozostaje kobiecy lub męski. I dlatego też właśnie widzimy, że zarówno z pozycji medycyny, jak też i oczywiście takich nauk jak psychologia, czy filozofia, czy właśnie, nie mówiąc już o teologii, że proszę zobaczyć, że nie można, nawet jeśli ktoś staje się transseksualistą, to jednak nie może zmienić istoty swojej natury kobiecej czy męskiej. Nie jest w stanie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie jest stwórcą natury człowieka. I nie zna tajemnicy natury. Bo gdybyśmy poznali tajemnicę naszej natury, to bylibyśmy w stanie w laboratoriach czy w zakładach przemysłowych konstruować nowego człowieka. A my nie jesteśmy w stanie konstruować życia ludzkiego. I dlatego też właśnie widzimy, że ideologia przegrywa zdecydowanie w konfrontacji z realnością życia ludzkiego, ale jednak to, te zniszczenia, które ideologia uprzyczynia, są ogromne. I dlatego też trzeba wszystko czynić, żeby opowiedzieć się przeciwko tej ideologii. I jak czynić? No oczywiście w ramach naszych możliwości. Tu, gdzie każdy z nas jest, bo inna jest pozycja kapłana, inna jest pozycja matki, ojca, babci, dziadzia, czy pozycja człowieka samorządu, czy człowieka mediów. I mnie się wydaje, że jeżeli pytamy o to, jak uporać się z tą ideologią, to najlepszą metodą jest ta,
że po prostu tu, gdzie człowiek stoi, żyje, działa, pracuje, tutaj powinien po prostu zajmować jasne stanowisko wobec własnego życia, życia drugiego człowieka i dzielić się poznaną prawdą o człowieku z drugim. I wtedy to jest najskuteczniejsza metoda, jeśli pytamy o to, jak przezwyciężyć zdeformowaną wizję naszego człowieczeństwa. I dlatego też właśnie razem z kapłanami, z nauczycielami po prostu starać się trwać przy tej klasycznej, prawdziwej koncepcji człowieka, wizji człowieka, naszego życia, jako pochodzącego od Boga i urzeczywistniającego się przed obliczem Bożym i jako życia, które zmierza ku Bogu. I wydaje mi się, że to musi być dla nas wszystkich jasne. I drodzy Państwo, każdy jest tutaj, na tej drodze głoszenia prawdy o człowieku, bardzo ważny. I na każdym z nas, którzy pozostaniemy wierni tej prawdzie o nas, jako kobietach i mężczyznach, rozstrzygnie się los ludzkości. To znaczy, że jeżeli opowiemy się za prawdą o człowieku, to oczywiście ideologia gender poniesie całkowitą porażkę, ale jeżeli ustąpimy, jeżeli rzeczywiście zgodzimy się na to, że ideologia może sobie wyprawiać co chce w naszym narodzie, społeczeństwie, w państwie, czy w szkole, każdego typu, począwszy od szkół podstawowych, a nawet jeszcze wcześniej od przedszkoli, od żłobków, bo wiecie Państwo, że ideologie, to one rozpoczynają proces ideologizowania już od żłobków. I na przykład w Republice Federalnej Niemiec, gdzie ta ideologia też ma swój początek, ale szczególnie ta ideologia neomarksistowska, to proszę sobie wyobrazić, że już w latach 60. to, z czym konfrontowana jest teraz dzisiaj polska rodzina czy polska szkoła, to w latach 60. już niemiecka rodzina była właśnie pod wpływem tej ideologii i na przykład neomarksiści już dążyli do przejęcia kierownictwa w żłobkach, bo powiedzieli, że im wcześniej dokona się deprawacja człowieka, to tym szybciej człowiek staje się rewolucjonistą. Bo to jest, drodzy Państwo, zrozumiałe, że jeżeli dziecko zostanie nadużyte w swojej niewinnej bytowości, w swoim dziecięctwie, zostanie nadużyte seksualnie, to są takie głębokie rany, że czasami ten człowiek nigdy nie może powrócić do swojej równowagi takiej psychofizycznej. Że pozostaje zranionym na całe swoje ziemskie życie. Dlatego też dzisiaj trzeba nam i Kościołowi oczywiście, przede wszystkim i władzom, i samorządom, i dziennikarzom, i nauczycielom, a przede wszystkim rodzicom, trzeba nam umacniać się w chrześcijańskiej wizji człowieka, w chrześcijańskiej wizji dziecka, jego wychowania, wykształcenia, uformowania na prawych ludzi i prawych chrześcijan. To jest szalenie ważne. A chcę Państwu powiedzieć, że teraz w ubiegłym tygodniu brałem udział w takiej dwudniowej konferencji niedaleko Bonn w Niemczech Zachodnich. Tam ludzie z Niemiec, ze Szwajcarii, z Austrii, którym droga jest rodzina katolicka czy chrześcijańska, oni zebrali się, reprezentując różne instytucje, różne stowarzyszenia, fundacje na rzecz chrześcijańskiej rodziny, małżeństwa. Zebraliśmy się tam i ja miałem tam jednego przedpołudnia dłuższy wykład i właśnie
proszę sobie wyobrazić, że tam otrzymałem informację o tym, jak działa rząd niemiecki w tej chwili, jeśli chodzi o ideologię gender. I na przykład założono na niemieckich uczelniach 173 katedry gender. Założono 46 instytutów rzekomo naukowo-badawczych gender z 2000 pracowników naukowych. I wyobraźcie sobie Państwo, ile to może kosztować już w tej chwili rząd federalny w Berlinie, a mianowicie 150 milionów euro. Na ten nowy rok akademicki rząd w Berlinie przewiduje dalsze wydatki i tak zapowiedziano konkursy na obsadzenie 200 nowych katedr gender. Ale do tych konkursów mogą startować tylko kobiety. Mężczyźni są wykluczeni z tych konkursów i potężne finanse są lokowane w tym celu, żeby wszystkie instytucje Niemiec, a szczególnie te edukacyjne, od żłobków aż po uniwersytety, żeby wszystkie zostały przeniknięte ideologią gender. To jest, drodzy Państwo, cel. I tak jak Państwo wiecie, że instytucje tego typu jak ONZ, czy Światowa Organizacja Zdrowia, ale szczególnie ONZ, zarządziło, żeby wszystkie instytucje edukacyjne świata zostały określone ideologią gender. Żeby tę ideologię wprowadzić do wszystkich instytucji, instytutów, instytucji, szkół, uniwersytetów, ośrodków kształcenia, dzieci, młodzieży i dorosłych, żeby wszyscy w swoim myśleniu zostali uformowani według tej ideologii gender. Więc, drodzy Państwo, tak jak widzimy, że do czego to może prowadzić? Do tego, co jest zamierzeniem neomarksizmu. Że ponieważ, jak nadmieniliśmy sobie, że skoro wszystko powstało z nicości i skoro wszystko jest sposobem nicości, to znaczy, że, drodzy Państwo, trzeba wszystko zanegować. Wszystko zniszczyć. I na tym polega ta rewolucja gender, która dąży, drodzy Państwo, do tego, żeby wmówić człowiekowi, że jesteś tylko popędem, z którym możesz robić, co chcesz, na każdym etapie twojego życia, ale przede wszystkim, że celem takiego ustawienia i rozumienia człowieka jest to, żeby on stał się całkowitym rewolucjonistą, żeby zniszczył własne życie, życie swojego małżeństwa, rodziny, narodu, społeczeństwa, państwa, kościoła, szkoły, uniwersytetu. I tak jak Państwo widzicie, to co się dzieje w Polsce, że tysiące szkół się zamyka, nie tylko ze względu na niż demograficzny, a zresztą skąd rodzi się ten niż demograficzny? Z takiego ustawienia nauki, ekonomii i polityki, żeby w ogóle dzieciak nie miał miejsca na tym świecie. Żeby nie było dla dzieci w ogóle miejsca, ani środków do życia, ani środków do wykształcenia. Czyli wprowadza się całkowitą destrukcję, do jakiej, drodzy Państwo, żadna dotychczasowa ideologia, łącznie z sowieckim komunizmem i niemieckim nazizmem, nie były zdolne. Stawiamy, że wszystko powinniśmy uczynić,
żeby rzeczywiście tę sprawę po prostu ocalić. Żeby ocalić człowieka. Żeby wesprzeć każde dziecko. Bo to jest przecież plan Boży, żeby człowiek przyszedł na świat. Żeby się przygotował tutaj dobrze. Żeby dobrze żył. I oczywiście z tym ostatecznym przeznaczeniem do tego, żeby żyć z Bogiem. Ale proszę zobaczyć, jak się mocno ingeruje w plan Boży. Jak się dzisiaj mocno uderza w katolicką koncepcję małżeństwa i rodziny. Bo wiadomo, drodzy Państwo, że jeżeli padnie nam rodzina, to wraz z rozpadem rodziny rozpada się wszystko. Nie ma życia. Po prostu tam, gdzie nie będzie rodziny, tam nie będzie życia. I dlatego też właśnie dzisiaj tak powinniśmy wszystkie wysiłki jednoczyć i też do Państwa, pomimo wielu różnych zajęć, które mam, chętnie przybywam, żeby się z Państwem dzielić, żebyśmy się wzajemnie umacniali, że warto żyć. Że warto żyć po Bożemu. Że warto żyć po katolicku. Że warto wierzyć w Boga, bo w Nim się wszystko rozpoczęło. Że warto z Bogiem żyć w przyjaźni, bo Pan Bóg te obszary naszego życia na ziemi, z którymi my sobie nie radzimy, On jako Wszechmocny nam dopomaga. A nasi wspaniali bracia i Boże mężowie, kapłani nas w to życie wprowadzają, umacniają w nas życie Boże, i dlatego takim wielkim jest Kościół i takim wielkim jest każdy kapłan, który na swój ludzki sposób ze wszystkim, z całym realizmem, drodzy Państwo, ale życie kapłana jest szalenie cenne dla każdego człowieka, dla każdego narodu. Bo dzięki tej posłudze kapłańskiej, sakramentalnej, i każdej innej modlitwie kapłana, my po prostu, w nas rozwija się życie Boże. I my się przygotowujemy na spotkanie z Bogiem. Bez kapłana tego nie uczynimy. I dlatego też dzisiaj też jest ważne, żeby być bardzo uważnym, bo takie ataki, jakie się przeprowadza przeciwko kapłanom, biskupom, Kościołowi Świętemu, katolikom, to rzeczywiście są tylko porównywalne, ja tak porównuję, że dzisiaj na świecie, nie tylko w Polsce, to tak się prześladuje chrześcijan, że nasza epoka może być porównana tylko do tej z czasów rzymskich, gdzie były takie masowe prześladowania uczniów Chrystusa, dzieci Bożych, dzieci Kościoła. I dlatego też dzisiaj podobnie chce się także i w naszej katolickiej Polsce dążyć do poderwania autorytetu kapłana czy biskupa. Wiadomo, drodzy Państwo, że my kapłani też jesteśmy z ludu wzięci, mamy swoje doskonałości i mamy swoje słabości, ale przepraszam, nawet żeby nie wiem jakim słabym był kapłan, to on jest kapłanem, to trzeba mu dopomóc. Nie potępiać, że coś tam mu się powiodło, że zgrzeszył i tak dalej. Tak jak przecież każdy człowiek, to jeżeli upada, to wtedy naturalnym jest, że dopomagamy temu człowiekowi, żeby się dźwignął. I tak samo kapłanowi. Jeżeli coś się przydarzy, to grzech nie jest po to, żeby potępić człowieka za to, tylko żeby wesprzeć go, dopomóc mu i powiedzieć: bracie, dopomożemy ci, otoczymy modlitwą, wesprzemy jak potrafimy, żebyś się dźwignął i dalej wielbił Boga, służył Kościołowi jak potrafisz najlepiej. I to jest dla nas bardzo ważne. A tutaj dąży się do tego, żeby zniszczyć autorytet kapłański czy biskupi tylko dlatego, że kim jest kapłan Boży w kwestii rozumienia człowieka? On jest nauczycielem prawdy o człowieku. Nikt nie ma doskonalszej prawdy o człowieku ponad Kościół rzymskokatolicki, który nam ukazuje człowieka w jego
integralności, w jego pięknie, w jego doskonałości, ale i w całym realizmie tego, że po grzechu pierworodnym każdy człowiek jako człowiek jest osłabiony. Wszyscy, poza Matką Najświętszą, uczestniczymy w tym właśnie procesie po grzechu pierworodnym i nawet jeżeli przyjmujemy chrzest święty i inne sakramenty święte, to ta skłonność do grzechu pozostaje w nas. I dlatego też właśnie jak wspólnie, jako mądrzy, Boży ludzie, jak się będziemy wzajemnie wspierać, kapłan modli się i wspiera lud Boży. Lud Boży wspiera i modli się za kapłanów swoich i biskupów. I wtedy, kochani Państwo, idziemy naprzód. Idziemy w kierunku Boga i nieba, wiecznego szczęścia. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby także ta ideologia gender, która tak, jak zauważamy, radykalnie spłyciła nam rozumienie człowieka i świata, odrzucając całkowicie Boga, bezwzględnie Boga, odrzucając Kościół i sakramenty święte, żeby ta ideologia nie zwyciężyła w nas i nie przezwyciężyła naszego życia, czy naszej wiary w Boga, czy naszej miłości do Kościoła. To jest szalenie ważne. I to jest wszystko możliwe. Ale pod warunkiem, że właśnie będziemy rozumieć to, co się dzisiaj dzieje i będziemy, każdy z nas zechce uczynić to, co dla niego jest możliwe, żeby rzeczywiście to, czego nas nauczył Bóg Starego i Nowego Testamentu, żebyśmy to wszystko mogli wspólnie urzeczywistnić.